Z tego co pamiętam, święto dziękczynienia w Stanach obchodzą w czwartek listopada, czyli mamy jeszcze trochę czasu, ale zrecenzujmy sobie dzisiaj w ramach archiwalnego czwartku ten oto uroczy zestaw. 158 klocków, mamy tutaj ucztę dwóch staruszków, jakieś takie małżeństwo, bardzo smutne, opuszczone przez potomstwo, ale akurat na tych obrazkach się śmieją. Bardzo ładne pudło tutaj z tyłu, 40 zł bez grosza, to cena katalogowa. No i nie pamiętam, czy to był jakiś dodatek do zakupów w roku 2015? Mogło tak być. W każdym razie widzę tutaj fantastyczne elementy i będziemy się temu przyglądać. Chodźcie! Tym bardzo smutnym małżeństwem żartowałem, a muszę na to uważać, bo niektórzy traktujecie bardzo dosłownie wszystko, co napiszę. W każdym razie, no spoglądając na to pudło, widzę tutaj czytelną historię. Pan ma ochotę na ciasto, dobiera się do świeżo upieczonego, ale pani, no, przegania go widłami. Dopiero później można zasiąść do kolacji i pewnie do jakiegoś Super Bowla. No właśnie, bo tutaj nie ma odniesienia do futbolu amerykańskiego, ale trochę sobie żartuję. I tak ta scenka jest urocza i właśnie o to chodzi, żeby coś takiego z okazji tego jesiennego okresu dostarczać, chociaż właściwie końcówka listopada, no to bliżej do świąt Bożego Narodzenia. No okej, no to przyglądamy się. Nie ma tutaj papierowych worków z klockami. Przypominam, jest rok 2015, no i co my tutaj mamy? Już zajawkę tych tematów bardziej zimowych. Czy to było fajne w tamtych latach? No wydaje mi się, że jak najbardziej. Takie sety kocham, uwielbiam. No bardziej niż na przykład okazjonalne brickheadsy. Pamiętacie na przykład taki zestaw Indyk 40091? On był przeciętny, zresztą podobnie jak świąteczny obiad 40204. Być może ten zestaw, który mamy przed sobą, okaże się lepszy od setu Plony na Święto Dziękczynienia z 2017 roku, ale to się jeszcze okaże. Ładna instrukcja. Na takim niebieskim tle są podane kroki budowy. No i co my tutaj mamy? Jakąś kuchnię? Ale nie, to chyba salon. Okno, jakieś rzeczy na półkach, a na zewnątrz liście. Okej, idę budować, to mi nie zajmie długo, więc zrobimy sobie speed build. Co myślicie na temat tego zestawu? Możecie napisać w komentarzu, a ja tymczasem idę budować. Trzy worki z klockami oraz dwie takie szare płytki. To się wszystko może przydać, ale oczywiście królem tego zestawu jest indyk. Do dziś dzień wcale nie taki popularny klocek, prawda? Cóż mogę powiedzieć, niecały kwadrans budowy i naszym oczom ukazuje się niewielka scenka. Płytka 8x8, czyli mamy 6,5 cm długości, 6,5 cm szerokości oraz 8,5 cm wysokości. Tak, tak, mowa o tym wymiarze. Oprócz tego mamy niewielki wózek, na dole ciasto, wyżej indyk, no i tutaj mamy jeszcze jakąś misę z owocami. W tym przypadku jest to jabłko. To tutaj, to nie wiem czy na początku nie powiedziałem, że jest oknem, ale przecież to jest jakaś szafka i tam w środku widzę dobry trunek. Trochę nie rozumiem, co to są te składniki na zewnątrz, ale wiecie, to możemy sobie jakoś wytłumaczyć, że na przykład sól do posypywania drogi albo coś takiego. Podobają mi się te jesienne liście, ale przede wszystkim podoba mi się ten stolik. Zgrabny z obrusem, no i mamy dwa miejsca do siedzenia. Bardzo, bardzo ładnie to się prezentuje. Gdybyśmy dzisiaj mieli taki zestaw za cztery dyszki, to podejrzewam, że schodziłby na pniu. Co o tym sądzicie? No musimy się przyjrzeć jeszcze minifigurkom, bo tak naprawdę nie ma sensu zbyt długo omawiać tego prostego pomieszczenia. Tutaj po prostu wszystko się zgadza. Jest jakaś roślinka, tutaj w środku, no nie wiem, być może to są jakieś kolejne trunki, albo jakieś inne składniki do przyprawienia tych potraw. Jest dynia, jest indyk, no, żyć nie umierać.
Strój dziadka jest bardzo podstawowy, powiedziałbym nawet nieco nudny. Brak nadruku na szarych spodniach, wyżej jest jakiś zielony sweterek oraz koszula, to akurat fajnie. Wybitnie brakuje tutaj jakiejś gazety, no to byłby przydatny element. Mam również wrażenie, że kolor brody nie pasuje do koloru czupryny, ale to są już naprawdę detale. Natomiast jeżeli chodzi o babcię, zerknijcie na ten gorset. To się może przydać do jakichś kastlowych makiet. Wiecie, takich w stylu zamkowym. No i tutaj mamy właściwie ten przód nieco pozłacany, z jakimiś ozdobami. Do pełni szczęścia brakuje tylko nadrukowanych nóżek. No ale właśnie, tak zapowiadałem tego indyka. Przyjrzyjmy mu się, no bo można to zmodyfikować, o, wyczepić te pałki i zrobić takiego indyka nieco obiedzonego. To jest bardzo przydatny, ale też nieźle wyglądający klocek, żeby, wiecie, gdzieś taką gęsinę zawiesić w kuchni. No właśnie, bo to nie musi być koniecznie indyk, może to być jakaś przerośnięta kura albo coś takiego. Ładnie, fantastycznie to wygląda i warto mieć taki klocek w kolekcji. On również nieźle wygląda, o, na takim wózku. Tak naprawdę, kiedy spoglądam na to pomieszczenie, to trochę zabrakło sztućcy, jakichś talerzy. Coś tam moglibyśmy znaleźć, jeżeli chodzi o minusy tego zestawu, ale wiecie co, nie czepiajmy się wszystkiego. Bo to po prostu atrakcyjny, uroczy jesienny zestaw. W elementach zapasowych mamy dodatkowe liście i możemy je wykorzystać, co by zaaranżować taką prostą scenkę na zewnątrz. Obydwie minifigurki nie mają alternatywnych grymasów, a w roku 2015 to raczej powinno być już normą. No i co? Polecam jak najbardziej, chociaż współcześnie przynajmniej dwa razy tyle za ten zestaw trzeba zapłacić. Nie 40 zł, a raczej dwa razy tyle, może nawet bliżej 100. Gdzieś tam łowiąc na Bricklinku. Czy wtedy to się opłaca? A tu już zdania mogą być podzielone. W każdym razie te wiele lat temu to była bardzo rozsądna propozycja, która zasługuje na takie solidne 9 na 10, żeby też nie przesadzić. To jest fajnie zrealizowany projekt i można to dalej rozbudować o jakieś podwórko albo drugą część salonu, jadalni, zwał jak zwał. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, no i czy chcielibyście mieć ten zestaw, a może go macie. Hej!